Zimna wojna. Ponad 40 lat walki pomiędzy dwoma wielkimi hegemonami. ZSRS oraz tzw. państwa satelickie kontra USA i NATO. Ponad 40 lat wojen, konfliktów, kryzysów, wielkich wydarzeń, wielkich odkryć, wyścigu politycznego, militarnego, kosmicznego oraz ideologicznego. Podwaliny dzisiejszych standardów, czyli m.in. cyfryzacja oraz sztuczna inteligencja. Naprawdę niesamowite czasy, a co ważniejsze, bardzo wielkie pole do manewru oraz popisu wszelkiego rodzaju komiksopisarzy, zwykłych pisarzy, scenarzystów gier, filmów, seriali, muzyków, a na dobrą sprawę nawet malarzy. Film, o którym wam dzisiaj opowiem, jest idealnym przykładem tego, jak wziąć garściami z tych czasów, wziąć dobrze i nie przesadzić. Zapraszam do oglądania. Ukryta gra. Film, który, jak powiedziałem we wprowadzeniu, opowiada o czasach zimnej wojny. Dokładne osadzenie czasowe to jest początek lat 60., czyli apogeum kryzysu kubańskiego oraz olbrzymi wyścig atomowy dwóch wielkich mocarstw, USA oraz ZSRR. Pomiędzy wrogami odbędzie się mecz szachowy w Warszawie, który ma raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości, kto ma lepszych graczy. Tu rozpoczyna się akcja filmu. Strona amerykańska, czyli wielki arcymistrz, zostaje otruty, tak więc rząd amerykański, aby nie dopuścić do stracenia takiej okazji jak wyżej wymieniony mecz, wyznacza alkoholika, byłego wykładowcę profesora Mańskiego, który jako jedyny kiedykolwiek wygrał z arcymistrzem. Jednak szachy to nie jest jedyna gra, którą ujrzymy w tym filmie. Tytułową ukrytą grą jest misja szpiegowska, która ma się rozegrać za kuluarami wyżej wymienionego meczu. Zadanie, którego muszą się podjąć amerykańscy szpiedzy, zaważy na tym, czy Stany Zjednoczone będą w bezpośrednim zagrożeniu atomową katastrofą. Szachy to jedynie pretekst dla wyżej wymienionych wydarzeń, ponieważ Ukryta Gra to jest film sensacyjny, a nie dramat opowiadający o szachiście. I to jest według mnie bardzo fajne, ponieważ jakby te szachy są ważne, ale nie są na tyle ważne, że odwracają uwagę widza od tego głównego tematu, czyli szpiegowskiej misji rządu amerykańskiego. Jak dla mnie film jest naprawdę dobry, trzyma poziom i dorównuje swoim zachodnim konkurentom. Jest nienadciągany, sensowny, spójny i po prostu dobry. Za film odpowiada Łukasz Kośmicki, którego jest to debiut reżyserski. No chyba, że będziemy jeszcze liczyli takie dzieło, jakim jest... Jest on również jego scenarzystą, ale nie jedynym, ponieważ nad planem pracował razem z Marcelem Sawickim. Głównymi postaciami są... Bill Pullman, czyli profesor Joshua Mański, świetnie zagrana rola, bardzo wiarygodna. Lotte Wirbeck, która według mnie zagrała nieco sztywnie, ale może właśnie taką postacią była, ponieważ ona nie jest do końca jednoznaczna. James Bloor, który według mnie wyszedł naprawdę świetnie w tym filmie. Robert Więckiewicz, który zagrał alkoholika i dyrektora Pałacu Kultury i Nauki oraz Aleksiej Sierebriaków. Jak dla mnie świetnie dobrana postać, ponieważ ma aparycję typowego zimnokrwistego Ruska, dzięki czemu jego postać jest jeszcze bardziej wiarygodna. Premiera odbyła się w listopadzie 2019 roku i od tego czasu Ukryta Gra zdążyła już otrzymać 3 nagrody. Dwie nagrody Polskiego Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, Złote Lwy za najlepszy montaż oraz specjalną nagrodę jury. Trzecia z nich to nagroda Polskiej Akademii Filmowej, czyli Orzeł dla Roberta Więckiewicza za najlepszą postać drugoplanową. Tu się według mnie pojawia taki malutki problem, ponieważ oczywiście Robert Więckiewicz świetnie zagrał tę grę i jak na alkoholika wypadł bardzo dobrze, nietandetnie. Natomiast brakuje mi w jego postaci czegoś innego niż właśnie alkoholika, ponieważ wydaje mi się, że tak ważne stanowisko jak dyrektor Pałacu Kultury i Nauki zobowiązuje do czegoś więcej niż odpalania swojego alkoholowego ciągu, gdy tylko znajdzie się dobrego kompana. Bardzo podoba mi się historyczne osadzenie tego filmu oraz jego problematyka. Fakt faktem, że Zimna Wojna to jest dość znany motyw. Patrz. Atomic Blonde opowiada o misji agentki MI6 w Berlinie, która musi zlokalizować listę agentów brytyjskich działających w ukryciu i zdemaskować szpiega. Polowanie na Czerwony Październik. Dowódca radzieckiego atomowego okrętu podwodnego o nazwie Czerwony Październik ogłasza dezercję. Czerwoni, czyli ZSRR, wysyłają za nim pości. Kryptonim Uncle. CIA oraz KGB łączą siły w celu zwalczenia tajemniczej organizacji przestępczej, która może być w posiadaniu broni jądrowej. Most szpiegów. Tom Hanks wciela się w adwokata, który broni radzieckiego szpiega. W pewnym momencie pojawia się okazja wymiany pilota z USA na właśnie tego szpiega. Niemniej w mojej opinii film z tego naprawdę wychodzi na czysto, ponieważ pokazanie konfliktu Ameryka-Rosja nie jako realnego konfliktu zbrojnego, tylko jako konfliktu szachowego, który oczywiście jest przykrywką dla konfliktu szpiegowskiego, jest czymś w pewien sposób świeżym i nowatorskim. Fabuła została fajnie napisana, jest bardzo spójna i sensowna. Nie brakuje zwrotów akcji, które nie są naciągane i wraz z muzyką i odpowiednim rozłożeniem skoków napięcia i rozprężenia
powoduje, że widz cały czas jest przy ekranie, bo film jest naprawdę wciągający. Jednocześnie uważam, że po tej historii się dosłownie płynie, bo tak jak mówiłem wcześniej, wszystko jest dobrze rozegrane i dzięki temu ta historia jest taka lekka, przejrzysta, przyjemna, no, z naprawdę dobrze napisaną historią i sensownymi, wpadającymi w głowę postaciami. Nie podoba mi się jednak pewna niekonsekwencja, ponieważ w pewnym momencie, około trochę powyżej pierwszej godziny, bohaterowie dyskutują o tym, że każdy z nich ma trochę inną misję i nie mogą sobie wzajemnie wyjawiać szczegółów. I to jest dobre, to jest sensowne, ponieważ faktycznie tak się robi. Jeżeli jedna osoba wpadnie, no to nie może wyjawić tego, kto z nim współpracuje i jakie ma zadanie, ponieważ po prostu tego nie wie. Jednakże 20 minut później nasi bohaterowie nie mają większego problemu, żeby ze wszystkimi szczegółami swoich misji zapoznać szachistę, obywatela, nie szpiega, zwykłego człowieka. Ja oczywiście rozumiem, że to w pewien sposób popycha fabułę w bardzo konkretnym i ważnym momencie. Niemniej to można było rozegrać naprawdę na wiele różnych sposobów. I w tym momencie chciałem przybliżyć, jak można było to zrobić, żeby to wypadło lepiej, ale niestety, jak sobie to wszystko rozpisywałem, to sobie zdałem sprawę, że te rzeczy, które mógłbym podać, zakładają, że musiałbym podać informacje, które właściwie są spoilerami, więc niestety tego nie mogę zrobić, ale uwierzcie mi na słowo, można było to lepiej zrobić. Klimat i atmosfera lat 60. bardzo dobrze oddają takie małe, niby nijakie szczegóły, chociażby ubiory, pojazdy, którymi poruszają się bohaterowie, czy godzina policyjna, albo scena, gdy milicja blokuje Pałac Kultury. No naprawdę. Alan Starski, czyli główny scenograf, wykonał tutaj świetną robotę. Wszystkiego dopełniają zdjęcia Pawła Edelmana, który sprawił, że szachy wzbudzają emocje, natomiast momenty szpiegowskie bardzo dużą aurę tajemniczości i napięcia, więc również świetnie wykonana robota. Po ostatnim filmie, czyli recenzji Citation, uznałem, żeby zrezygnować z systemu oceniania ileś tam na 5, tylko wprowadzić nowy, mianowicie ileś tam punktów na 8. Każdy z tych 8 punktów będzie obrazował poszczególny element filmu, który według mnie jest bardzo ważny i za który albo dostaje się punkt, albo się go nie dostaje. Tak więc, w mojej opinii, Ukryta gra otrzymuje 7 punktów na 8, ponieważ wszystko zostało dobrze wykonane. Niemniej w kategorii ogólny odbiór po prostu przeszkadza mi bardzo ta niekonsekwencja, o której mówiłem wcześniej, no bo trochę to zaburza tą taką aurę realności misji szpiegowskiej i gdzieś tam mi nie pasuje, bo nie wyobrażam sobie, żeby takie coś mogło się wydarzyć naprawdę. Tak więc już podsumowując wszystko, uważam, że Ukryta gra to jest naprawdę świetny film. Polecam go obejrzeć, bo nie zmarnujecie czasu. I co? Do następnego. Bye! Hejka, hejka, tutaj Kasper montujący film, a jestem dobrym i prawdziwym YouTuberem, więc uznałem, że jest to element, którego nie może zabraknąć, tak więc nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, napisanie komentarza, co Wam się podobało albo co Wam się nie podobało, a oczywiście zasubskrybowania z dzwoneczkiem, nie wiem, share'a, powiedzcie znajomym, obejście z rodziną, weźcie psa, popcorn, wszystko i co? Do następnego.